Cześć, siema elo, z tej strony Lisu, a tym razem mam zaszczyt powitać was we vlogu innym niż wszystkie. I przy okazji, prawdopodobnie najważniejszym filmie na YouTubie, jaki robię w swoim zajebanym życiu. Tak, zgadza się, jest to film o kapitanie Johnie Price'ie, największym przechuju nad przechujami, jaki Ziemia miała zaszczyt nosić. W tym filmie będzie zawarte wszystko, co o nim wiem, a wierzcie mi, guys, wiem niemało. Charakterystyka, życiorys, ciekawostki, inne. Nie przedłużając, jedziemy. Życiorys. John Price urodził się 1 listopada 1953 roku. Jego pierwsza znana nam misja dzieje się w Prypecie w roku 1996. Jest to nieudana próba zabicia Imrana Zachajewa w Prypecie w hotelu Polesie, skąd młody Price w stopniu porucznika oddaje strzał z karabinu snajperskiego M82 Barrett, upierdalając Imranowi rękę przy ramieniu. Price'owi towarzyszy kapitan Macmillan, który jest mentorem Price'a i doskonałym snajperem. W przeszłości Mac zostaje dowódcą 22. pułku SAS pod kryptonimem Baseplate. Rok 2011. Do drużyny SAS pod kryptonimem Bravo Team, którą dowodzi Price, już w stopniu kapitana, dołącza jego przyszły najlepszy przyjaciel John Soap McTavish. Ekipa wyrusza z misją przejęcia broni jądrowej położonej, według wywiadu, na kontenerowcu handlowym przemierzającym cieśninę Beringa. Oczywiście drużyna głowicy nie znajduje, za to statek zostaje ostrzelany przez myśliwce MiG-29. Price'owi, Soapowi i reszcie ledwo udaje się uciec z tonącego statku w ostatniej chwili, zawijając się śmigłowcem. Po tej serdecznej jatce John wyrusza ze swoim oddziałem uratować rosyjskiego szpiega Nikolaja w pogrążonej w wojnie domowej pomiędzy ultranacjonalistami a rządowymi lojalistami Rosji. Price wraz z pomocą sierżanta Kamarowa przedziera się przez około 100 przeciwników, kasując ich jak kanar bilety w SKMC, po czym odbija Nikolaja. Niestety, odlatując już śmigłowcem ze strefy walk, maszyna obrywa rakietą w tylny wirnik i czopa rozbija się na pobliskim polu. Jako jedyni przeżywają Soap, Nikolaj, Price i jeden inny członek Bravo Team. Ocalali uciekają do ustalonego punktu ewakuacyjnego, będąc osłaniani przez AC-130. Chłopaki ledwo zdążyli ochłonąć i zmienić magazynki, gdy dostali namiary na kryjówkę Al-Asada położoną blisko ich pozycji. Price, nie pierdoląc się, jak to ma w zwyczaju w tańcu, wybija obstawę bakłażana do nogi, a jego samego obezwładnia, po czym po krótkiej serii buł na mordę go zabija. Po odstępie czasu rzędu 24 godzin Price, jego oddział powiększony o posiłki SIS oraz drużynę Marines zastawia pułapkę na syna Zachajewa, Wiktora. W gruncie rzeczy the things go skra i Price wraz z ekipą wyrusza w pieszy pościg za uciekającym Wiktorkiem. Gdy ten zostaje osaczony, popełnia samobójstwo. Wkurwiony śmiercią syna Imran stwierdza, że czas wysadzić w pizdu pół świata z USA w roli głównej. Więc Price, jego oddział SAS i Marines ruszają do ruskiego wypizdowa, gdzie leży baza z silosami bomb atomowych. W ostatnich sekundach przed wystrzeleniem rakiet, pierdolonym cudem, udaje im się wpisać kody dezaktywujące, ocalając tym samym wschodnie wybrzeże Jankesów i nie tylko. John stwierdza, jako że została ich się garstka i są w jebanej rosyjskiej bazie wojskowej, która, uwaga, znajduje się pośrodku Rosji, że czas na odwrót, więc pakuje się zresztą do samochodu i ucieka jednak Imran ze swoją nieco liczniejszą ekipą, rusza za nim w pościg. Podczas gonitwy do chase'u dołącza Mi-24, który wysadza most, przez który przejeżdża Price. Tarzając się w gruzie partii mostu, która się ostała, ogłuszony i mocno poobijany Price widzi, jak Imran wraz z zastępami ultranacjonalistów idzie w kierunku jego ekipy, zabijając Griggsa i Gaza. Ostatnim desperackim ruchem rzuca Soapowi swojego legendarnego Colta 45. McTavish łapie broń i, korzystając z okazji odwrócenia uwagi przeciwników nadlatującym śmigłowcem lojalistów, zabija Zachajewa i jego obstawę. Ostatnie, co Soap widzi przed utratą przytomności, to próba reanimacji Price'a, który odpłynął, gdy tylko rzucił mu broń. Nie wiadomo, czy udaje się go odratować. Cóż, Price jednak nie jest pierwszym lepszym zuchem, który daje się ruchać przez zawał i, mówiąc serdeczne spierdalaj świętemu Piotrowi, odzyskuje przytomność. 2013 rok. 8 października w górach Karkonoszach. W filmie jest, że są na Ukrainie. XDDDDDDD. Rozegrana zostaje operacja o kryptonimie Kingfish, która polega na schwytaniu lub zabiciu tytułową rybkę królewską, którą, jak ujawnia później Soapowi dowódca Task Force 141 generał Shepard, jest Makarow.
przywódca rosyjskich ultranacjonalistów. Podczas infiltracji budynku okazuje się, że celu tam nie ma. Co więcej, na Price'a, Soapa, Ghosta i Roacha Makarow zostawia pułapkę w postaci ładunku C4. Ekipie udaje się przeżyć. Następnie wycofują się na pobliskie pole, które jest miejscem ewakuacji za pośrednictwem helikoptera Osprey. Podczas akcji odwrotu, będąc otoczonym przez siły ultranacjonalistów, Soap zostaje ranny. Podczas gdy jest odnoszony do śmigłowca, Price osłania swoich kumpli z drużyny, przez co zostaje dwukrotnie postrzelony, oba razy w lewe ramię. Osprey, nie mogąc dłużej czekać, odlatuje, zostawiając Price'a na pastwę wroga, który bierze go w niewolę. John zostaje uznany za martwego lub zaginionego w akcji. Rok 2016. Wybucha wojna pomiędzy USA a Rosją, która zostaje sprowokowana do ataku na Stany zamachem terrorystycznym na lotnisku w Moskwie, za którym stoi tak naprawdę Makarow. 3 lata po pojmaniu, Price pod kryptonimem więźnia 627 zostaje uwolniony z gułagu na Kamczatce, kole Pietro Pawłowska, przez Task Force, konkretniej Soapa, który wręcza mu jego Colta 1911, Ghosta i Roacha, którzy do momentu, gdy go nie zobaczyli, nie wiedzieli, że żyje i jest ich celem odbicia. Price, mając, krótko mówiąc, rozkazy Roberta, bierze 141 i rusza przejąć kontrolę nad położoną nieopodal gułagu, gdzieś na wybrzeżu Kamczatki, rosyjską łódź podwodną w celu wystrzelenia, o czym inni nie wiedzą, głowicy nuklearnej. Po ciężkiej wymianie ognia z Ruskami, John wpada do środka łodzi, czyszcząc ją z załogi i posyłając atomówkę w niebo. Rakietę detonuje na orbicie nad wschodnim wybrzeżem USA, wyrównując walkę pomiędzy atakującymi Rosjanami, a będącymi w defensywie Yankeesami. Dzień później Shepard wysyła Price'a i Soapa na złomowisko samolotów w Kazachstanie oraz jednocześnie Roacha i Ghosta do willi położonej w dolinie gdzieś w Gruzji. Są to, według Shepherda, dwie ostatnie możliwe kryjówki, gdzie skrywać się może Makarow. Obie jednak okazują się być fałszywe, a generał Shepard, będąc pierdolonym karierowiczem, zdradza członków Task Force. Choć rozwinę ten temat w ciekawostkach. Price, wyczuwając w porę, co się od Janie Pawla, próbuje skontaktować się z Ghostem i Roachem, by ich ostrzec, jednak spóźnia się i obaj zostają zabici przez samego Shepherda z jego Magnum 44. Soap i Price, jako ostatni żywi przedstawiciele Task Force 141, z pomocą niezależnego, starego przyjaciela Johna, Nikolaja, uciekają zarówno przed ludźmi Makarowa, jak i kompanią cieni Shepherda. Podczas ucieczki Price dowiaduje się od Makarowa, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, o położeniu zdradzieckiej kurwy generała Shepherda. Nie zastanawiając się długo, wraz z Soapem wyrusza, by go zajebać. Po ciężkiej przeprawie po trupach amerykańskich żołnierzy i pogoni na pontonach wzdłuż rzeki, Shepardowi udaje się przedostać do śmigłowca Payload. Jednak nie z Price'em te numery, albowiem John paroma umiejętnymi strzałami z M4 uszkadza maszynę, doprowadzając do jej rozbicia. Po czym parę sekund później, będąc na pontonie, spada wraz z Soapem do wodospadu. John wychodzi poobijany na brzeg. W tle rozpętuje się burza piaskowa. Dopada on ocalałego Shepherda tuż po tym, jak ten rani Soapa, wbijając mu nóż w brzuch. Wywiązuje się definitywna walka pomiędzy Price'em i Shepherdem. Niestety John, wykończony wcześniejszymi urazami, przegrywa starcie, będąc tłuczonym po twarzy, aż traci przytomność. Zostaje mu wbity w nóż w oko, który Soap wyciąga z brzucha. McTavish traci ostrość wzroku, patrząc na ciało martwego Shepherda i najwidoczniej również Price'a. Taki chuj. Ocknąwszy się, Price podbiega do odpływającego Soapa, tamując jego krwotok. W tym samym momencie do dwójki komandosów dolatuje Blackbirdem serdeczny Nikolaj. Cała trójka zabiera się śmigłowcem do kryjówki Nikolaja, która, jak twierdzi, idealnie nadaje się, by Soap wylizał się z ran. Około 6 godzin później, super ostatecznie ultra tajna kryjówka Nikolaja w Indiach zostaje zaatakowana przez siły ultranacjonalistów, dowodzonych przez Makarowa, który w międzyczasie porywa prezydenta Rosji, Warszewskiego, chcąc wydobyć od niego kody do głowic nuklearnych. Bo przecież tylko prezydent wie takie rzeczy. By móc dokończyć to, co zaczął Imran Zachajew, czyli wyjebać pół planety w kosmos. Podczas ucieczki trójosobowa ekipa, w tym ranny Soap, bierze ze sobą za namową Nikołaja byłego żołnierza specnazu Juriego. Price wpada na trop planów Makarowa prowadzący do Sierra Leone. Na miejscu John wraz z resztą są o krok od zatrzymania śmigłowca transportującego broń chemiczną do stolic państw Europy. Jednak spóźniają się. Po
upierdoleniu strzałem na ryj somalijskiego watażki Warabe, który sprzedawał broń ultranacjonalistom Price, Soap i Yuri zastawiają na Makarowa pułapkę w Pradze przy pomocy kolejnego starego znajomego Johna Kamarowa. Podczas akcji okazuje się, że Makarow wie o zasadzce i wykorzystując Kamarowa w roli żywej bomby, wysadza salę konferencyjną hotelu Lustig, gdy wchodzi do niej Price, w tym samym momencie wysadzając wieżę kościelną, gdzie pozycje strzeleckie zajęli Yuri i Soap. McTavish zostaje ciężko ranny. Price'owi cudem udaje się przeżyć eksplozję i, co trzeba przyznać, mając więcej szczęścia niż rozumu, dobiega do rannego Soapa, który wraz z Yurim spadł po rusztowaniu na ulicę, po czym niosąc go, ucieka do punktu obrony lokalnej czeskiej bojówki. Na miejscu Soap mówi Price'owi swe ostatnie słowa. Price, Makarow, zna Yuria, po czym umiera na wskutek ran. John kładzie na jego klatce piersiowej swojego Colta 1911. Po chwili załamania na wskutek śmierci przyjaciela Price, odzyskuje zimną krew i zrzuca Yuriego ze schodów, pytając się uprzejmie: How the hell it possible does Makarov knows you? Po wyjaśnieniu sytuacji, Yuri dostaje od Price'a drugą szansę na odkupienie swych win. Podaje więc namiary na zamek Karlstein w okolicach Pragi, który wspólnie z Johnem infiltruje. Znajdują tam informacje na temat znalezienia przez ludzi Makarowa córki rosyjskiego prezydenta Borisa Worszewskiego, Alenę. Gdy Makarow zagrozi Worszewskiemu, że ją zabije, ten zgodzi się udostępnić mu kody do głowic jądrowych. Prezydent, jak i jego córka, znajdują się na syberyjskiej kopalni. Więc po udostępnieniu danych drużynie amerykańskiej Delty Metal z Sandmanem na czele, Price i Yuri infiltrują wraz z nimi obiekt, ratując Borisa oraz Alenę. W akcji ginie cała drużyna Metal poza Frostem, który nie bierze udziału w ataku. Rok 2017. Wojna pomiędzy Rosją a USA i Europą zostaje zakończona rozejmem. Makarow stwierdza, że osobiście pierdoli dalsze próby zniszczenia Stanów i w sumie reszty świata. Porzuca karierę lidera pokonanych ultranacjonalistów i wciąż dysponując sporą sumą pieniędzy, zadomawia się w ekskluzywnym hotelu na wybrzeżu Dubaju. Wszyscy o nim zapominają, więc chłopak nareszcie może odetchnąć z ulgą. Wali się na kanapę i ogląda Discovery Channel, gdy nagle dzwoni do niego telefon. Who's this? Prisoner 627. I'm coming for you, Makarov. Haven't you heard, Price? They say the war is over. My war ends with you. Like it ended for Captain McTavish. Tell me, Price, how long did it take him to die? I've destroyed your world piece by piece. It's only a matter of time until I find you. You won't have to look far. Jak można się domyśleć, parę godzin później do hotelu na pełnej kurwie wbijają John i Yuri w pancerzach Juggernautów, siejąc spustoszenie wśród obstawy Makarowa. Przedzierając się przez kolejne partie wieżowca, w pewnym momencie zostają ostrzelani przez śmigłowiec Little Bird, na wskutek czego część piętra się zapada. Gdy Price łapie równowagę, orientuje się, że Yuri został przebity metalowym prętem. Nie mogąc mu pomóc, biegnie na dach, gdzie Makarow już odlatuje z lądowiska śmigłowcem. W ostatniej chwili John łapie się z telażu helikopteru, wskakuje do kabiny pilotów i zabija ich przy okazji, niszcząc panel sterowania. Little Bird rozbija się o lądowisko. Ogłuszeni Price i Makarow próbują dotrzeć do leżącego na ziemi Desert Eagle'a. John chwyta pistolet pierwszy, ale jego Nemesis przydeptuje mu dłoń, odbierając klamkę i celując w niego, ale zostaje postrzelony przez Yuriego, który jednak wyciągnął z siebie pręt i dotarł na dach budynku. Makarow go jednak dobija strzałem w głowę. W tym momencie Price rzuca się na przeciwnika, wytrącając mu pistolet i obijając mu srogo ryj. Następnie obwija jego szyję kablem i siłą kinetyczną wybija szklaną podłogę, wpadając wraz z nim do środka. John upada na podłogę piętra niżej, a Makarow zawisa, łamiąc kark nad atrium. Usatysfakcjonowany tym widokiem w chuj, Price siada na podłodze i odpala swe cygaro zwycięstwa. Portret psychologiczny. Dobra, w dużym skrócie historię Price'a mamy już przerobioną. Teraz skupimy się na ciekawostkach i teoriach na temat jego portretu psychologicznego, jakim człowiekiem był i co mógł robić po wydarzeniach z końcówki MW3. Warto zauważyć, że będą to już tylko przede wszystkim nasze opinie i domysły niezatwierdzone przez Activision.
Przede wszystkim John Price to postać, która swą niesztampowością i charakterem przerosła ludzi z Activision, którzy po prostu chcieli pieniędzy za taką tam sobie grę na silniku Quake'a. O ile Infinity Ward w MW2 zaakcentowało Price'a doskonale, o tyle Sledgehammer Games w MW3 zrobiło z niego, zwłaszcza w misji Down the Rabbit Hole, niepotrzebnego herosa. Bo, uwaga, prawda jest taka, że John jest antybohaterem tej opowieści. Wróćmy do punktu zwrotnego jego historii, czyli ucieczce po 3 latach z gułagu. W MW1 Price był typowym oficerem SIS, zapatrzonym w ideały swojego państwa, postrzegającym świat w prosty sposób, na czerń i biel, nie zadając przy tym pytań. Zwróćcie uwagę też na jego wzrok w chwili, gdy mierzy do Roacha z Kałacha. Oczywiście jest to wynik adrenaliny po walce ze strażnikiem oraz zaskoczeniu, że ratuje go akurat Task Force 141, ale ponadto w jego oczach widać coś na kształt obłędu, który spowodowany jest latami w niewoli. Teraz przyjrzyjmy się postępowaniom Price'a po wydostaniu z gułagu. Przestał ufać przełożonym. Odrzuca rozkaz Shepherda, realizując swoje własne plany. Detonuje rakietę jądrową nad wschodnim wybrzeżem USA, zabijając nie tylko Rosjan, ale i tysiące Amerykanów wbrew woli kogokolwiek. Nawet Soap, Roach i Ghost nie wiedzą do ostatniej chwili, że chce to zrobić. Owszem, zostaje zdradzony przez Shepherda, ale by go dorwać, zabija wraz z Soapem około 100 amerykańskich żołnierzy. Nie dajmy się zwieść, że kompania cieni to jacyś najemnicy, którzy po prostu wykonują rozkazy generała. Nie zrozumcie mnie źle. Absolutnie stoję po stronie Price'a w jego wyborach, ale chcę ukazać z punktu widzenia normalnego obywatela Stanów Zjednoczonych, co on odjebał. Guys, śmierci tylu żołnierzy nie da się zatuszować. Może i atomówkę da się zwalić na ruskich, ale za masakrę, której Price dokonał w Afganistanie, będzie ścigany przez wszystkie organy władz USA do końca życia. No i uwaga, bo dochodzimy do najgłupszego momentu w dziejach Modern Warfare. Po uratowaniu prezydenta Warszawskiego, Price i Yuri tłumaczą mu w drodze do Moskwy swoją historię, na co tamten stwierdza, że wstawi się za nimi i w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach Task Force 141, choć w sumie należy do niego już tylko jeden człowiek, odzyskuje dobre imię i wszystko jest niby ok. Guys, o chuj chodzi? Z czego Task Force ma być oczyszczone? Joseph Allen, który był wrobiony jako zamachowiec na lotnisku w Moskwie, należał do CIA. A to przecież to wydarzenie rozpętało wojnę. Wszystko inne, co Task Force 141 zrobiło, a tak naprawdę zrobił Price, było zamierzone. Ziomy po ziomy. Rząd amerykański nigdy by czegoś takiego Price'owi nie wybaczył. Nawet gdyby uratował wszechświat przed inwazją żniwiarzy 4 razy pod rząd. Nieważne jakie były jego intencje. Nigdy. Dlatego w mojej opinii po MW3 Price dalej jest ścigany przez CIA, Interpol czy inne gówna. To jednak nie wszystko w kwestii Price'a jako antybohatera. Bardzo ważnym, niby drobiazgiem, który zauważyłem w misji Dust to Dust, jest możliwość zabijania cywili. Gdy przejedziemy ordynarnie serią po 5-10 niewinnych osobach, załączy nam się standardowy skrypt, wracający nas do punktu kontrolnego. Jeśli jednak zrobimy to nieco bardziej subtelnie, tu jeden cywil, tam dwóch, tam znowu jeden, skrypt nie będzie się nam załączał. I ostatecznie, zanim dojdziemy do piętra, gdzie cywili już nie będzie, będziemy w stanie uprzednio natłuc ich coś około 20. Tak, to pewnie błąd gry, ale dla mnie jest to wręcz cholernie symboliczne. Price, im dalej idziemy w las z jego historią, staje się coraz bardziej wypruty z emocji, a pod koniec, nie bójmy się użyć tego słowa, staje się zimnokrwistym psycholem, dla którego liczy się tylko zemsta. Dobra, guys, przechodzimy teraz do ciekawostek. Numer 1. Villa Clara to ulubiony typ cygar Price'a. Numer 2. W końcówce Modern Warfare 2, gdy Price podbiega do Soapa, jego twarz jest mocno poobijana, a na początku MW3, choć minęło zaledwie parę godzin, już nic mu nie jest. W nawiasie, jebana ignorancja Sledgehammer Games. Numer 3. Price zna język rosyjski i arabski. Numer 4. Jest jedynym ocalałym członkiem Task Force 141. Numer 5. Podczas wycieku pierwszych informacji na temat Call of Duty Ghosts w internecie zostało zamieszczone zdjęcie przedstawiające salę w studiu Activision z plakatem kapitana Price'a, który tylko i wyłącznie na nim ukazany jest z taką dokładnością o szczegóły, co świadczy o tym, że bazowo miał występować w Call of Duty Ghosts jako bohater single player, ale ostatecznie z niego zrezygnowano.
Numer 6. John należy do angielskiej rodziny o szlacheckich korzeniach, co potwierdza jego dziadek z Call of Duty 1 i 2. Numer 7. Soap wspomina o Price'ie w swoim pamiętniku. Numer 8. Po śmierci Soapa, Price zamieścił w jego pamiętniku następujący cytat, pochodzący z literatury anglojęzycznej. Numer 9. Gdy Price służył w 22. pułku SAS, był zainteresowany wyścigami konnymi i często w nich obstawiał hajs. Cechy charakteru. Kapitan Price jest osobą zimnokrwistą, opanowaną, potrafi improwizować. Czasami bywa, że jest melancholijny. Preferuje zarówno podejście ciche, jak i głośne. Prawdopodobnie ma bardzo wysokie IQ. Jest niepowstrzymany. Ma możliwe skłonności sadystyczne. Jest lojalny. Uważa wyższość doświadczenia nad stopniem. Ceni swoich przyjaciół. Działa szybko i zdecydowanie. Jest czasem bezwzględny. Zdyscyplinowany, skoncentrowany na misji. Często jest indywidualistą. Niezłomny. Rzadko ulega emocjom. Ulubione bronie. M4A1, M14MR, Colt 1911, AK-47, M82 Barrett, G36C, CM901, Honey Badger, Desert Eagle, ACR, M2000 Intervention oraz MP5 i MP5 SD. No i to by było na tyle, moi drodzy państwo. Z miejsca mówię, że jestem raczej ciotą w robieniu profesjonalnych filmów o charakterystyce postaci, więc potraktujcie mnie ulgowo. Albo w sumie jak nie chcecie, to jebać was, daj mi tego kciuka w dół i wypierdalaj. Jeżeli jednak film się ci podobał, a believe me, robiłem wszystko, by wyszło jak najlepiej, to bardzo mi z tego powodu przyjemnie. Tak czy inaczej, historię kapitana Price'a opowiadał wam Lisu Komando, filmik sklejał i obrabiał natomiast serdeczny Andrzej Ziejek, którego pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cwele. Ja się kłaniam nisko. Yo!